przed i po. Pod takim hasłem od 7 lat organizowane są wystawy podsumowujące plener zakończony rok wcześniej i prezentujące twórczość artystów bieżącego pleneru. Tak będzie i w tym roku. Artystów biorących udział w tegorocznym 55. Międzynarodowym Plenerze Ceramiczno-Rzeźbiarskim będzie można poznać od strony artystycznej podczas Święta Ceramiki. Przedstawimy tamtoroczny plener, przypomnimy sobie o tamtorocznym plenerze, pokażemy katalogi z tamtego roku oraz przedstawimy w mniejszym stopniu sylwetki tegorocznych artystów. Ta wystawa się odbędzie, otworzymy ją w piątek w czasie Święta Ceramiki. Wystawę, podobnie jak w roku ubiegłym, oglądać będzie można w ratuszu. Jej otwarcie zaplanowano 16 sierpnia o godzinie 16. Wystawie towarzyszyć będzie też katalog prac wykonanych na ubiegłorocznym plenerze. Katalog z tamtego roku oraz sylwetki tych artystów z tego roku, czyli oni taką drobne prace przywiozą, jakby takie najbardziej reprezentacyjne dla siebie. Niespełna tydzień później, bo 22 sierpnia w Galerii Mała Biała Bolesławieckiego Ośrodka Kultury oglądać będzie można już efekty tegorocznego jubileuszowego pleneru.